Witam Cię bardzo serdecznie, Maria Bocardi z tej strony. Zapraszam Cię na niesamowitą podróż. Za chwileczkę zobaczysz trzy karty i wybierzesz jedną z nich. Ale zanim wybierzesz tą kartę, bardzo proszę, zastanów się, jakie masz pytanie do Wszechświata, jakie masz pytanie do energii anielskich, na które pragniesz uzyskać odpowiedź. Zapraszam Cię z głębi mojego serca na dalszą część tego filmu. Witam Cię bardzo serdecznie, Maria Bocardi z tej strony. Dzień dobry, namaste. Dzisiaj kolejny film z serii Wybierz kartę jako odpowiedź na Twoje pytanie albo przesłanie na kolejny czas. Dlatego, aby nie przedłużać, zaczynajmy. Bardzo proszę, odetchnij teraz głęboko. Uspokój wszystko w sobie. Poczuj takie złote światło na wysokości Twojego serca. A następnie zadaj w myślach albo na głos pytanie, na które pragniesz uzyskać odpowiedź. To może być oczywiście pytanie o Twoją przyszłość albo wskazówki w jakiejś konkretnej dziedzinie. Teraz popatrz na te magiczne karty i wybierz jedną z nich. Karta numer 1, karta numer 2, karta numer 3. Jeżeli Twój wybór padł na kartę numer 1, oznacza to przemiana i transformacja. Czyli ten kolejny czas w Twoim życiu będzie naznaczony, symbolicznie powiązany z przemianą i transformacją wewnętrzną oraz zewnętrzną. A jeżeli jest to odpowiedź na Twoje pytanie, to znaczy, że tej przemiany należy dokonać z takiej wolnej woli. Co to oznacza? Jeżeli jesteś ze mną na ceremoniach, czyli tych uroczystych wykładach, które odbywają się teraz co miesiąc przed pełnią księżyca, to wiesz, że jesteśmy teraz w serii już ponad 200 i w wielu momentach poruszałam temat przemiany i transformacji. Ty wiesz, że każdy wykład jest na inny temat z podkreśleniem konkretnych przekazów i konkretnych wskazówek i kilka naszych spotkań, mimo że dotyczyły innych zagadnień, to jednak ta przemiana i transformacja była w tle. Przemiana i transformacja następuje samoistnie, jeżeli otwierasz się, ufasz w te siły wyższe, siły boskie i dajesz się prowadzić. Jeżeli jednak masz takie skostniałe przekonania, kurczowo trzymasz się czegoś za wszelką cenę, to może nastąpić taka przemiana przymusowa, ponieważ tutaj wszystko na ziemi podlega pewnym prawom, prawom ziemskim, prawom wszechświata i jest takie prawo ruchu, rozkwitu, zmiany, przemiany. Nic nie jest stałe, nie można wejść dwa razy do tej samej wody czy do tej samej rzeki. I to jest jedno z takich podstawowych praw, że wszystko, co się zmienia, żyje, rozwija się, doświadcza, a wszystko, co jest skostniałe, musi odejść. Dlatego w naszym życiu zawsze tak jest, że nawet jak osiągamy jakiś super wymarzony poziom, to od razu pojawiają się impulsy, co chcielibyśmy nowego, co jeszcze innego pragniemy osiągnąć. Jeżeli zostajemy na tym poziomie, to nagle wszystko zaczyna się psuć. Ja uważam przemianę i transformację za coś bardzo, bardzo pozytywnego. Tak jak przemieniamy się z takiego jajeczka w gąsienicę, w poczwarkę i potem z tej poczwarki, w tym stadium takiego unieruchomienia, bolesna przemiana następuje w formę motyla, to zawsze ta przemiana, zwróć uwagę, jest czymś pozytywnym. Coraz bardziej się rozwijamy, coraz bardziej doświadczamy. Jesteśmy coraz mądrzejsi i przechodzimy na coraz wyższy poziom. Często w naszym życiu mamy takie przymusowe przemiany, że ktoś od nas odchodzi, zmieniamy jakieś miejsce, tracimy coś i nagle jesteśmy zmuszeni do zmiany i do przemiany, takiej przymusowej,
ale jak popatrzymy na to z wyższej perspektywy za jakiś czas, to się okazuje, że ta zmiana była konieczna. Czasami jest tak, że jesteśmy do kogoś bardzo przywiązani, do jakiegoś naszego przyjaciela, przyjaciółki. Czasami w związku może nastąpić takie bardzo głębokie przywiązanie i nagle ta osoba odchodzi w jakikolwiek sposób. I w pierwszym momencie, gdy nie jesteśmy na to przygotowani, jest to takie szokujące, takie co teraz, jak dalej, jak to jest możliwe? I pojawia się ten ból, to jest taki właśnie ból, który często towarzyszy przemianie, tak jak w momencie narodzin, to również kobieta rodzi w bólach, to nowe powstaje. I tak samo w takich momentach często odczuwamy ból, a po jakimś czasie okazuje się, wow, przez to, że ta osoba odeszła, mogliśmy poznać kogoś zupełnie nowego. Przez to, że żeśmy stracili tą starą pracę, mogliśmy nagle zrealizować się w czymś innym. Przez to, że żeśmy zmienili miejsce zamieszkania, co może było przymusowe, nagle okazuje się, że odkryliśmy zupełnie inne, wspaniałe miejsce. Gdybyśmy cały czas siedzieli w tej sferze komfortu, to prędzej czy później pojawiłoby się zniechęcenie, frustracja i ten rozpad, czy ciała, czy energetyczny, który nie byłby dla nas pozytywny. Dlaczego, jeżeli to właśnie ta karta jest odpowiedzią na Twoje pytanie, to przygotuj się wewnętrznie, przygotuj się psychicznie, emocjonalnie na to, że coś musi się zmienić i że ta zmiana będzie dla Ciebie pozytywna. Nawet jeżeli zostanie przez coś wymuszona, to będzie pozytywna. I teraz bardzo proszę te osoby z Was, które słuchają mnie w tym momencie i które przeżyły w swoim życiu taką zmianę, przemianę, czasami bolesną, ale ta zmiana była pozytywna, aby napisały w komentarzu, w jakiej to było sytuacji, bo może te osoby, które teraz boją się tej zmiany, boją się tej przemiany, poprzez ten komentarz, poprzez te Wasze przeżycia, gdy będą czytać ten komentarz, poczują się takie bardziej zmotywowane, zainspirowane, że jednak nawet bolesna zmiana może być dobra. Ja w moim życiu przeżyłam bardzo dużo bolesnych zmian. Gdzie byłam na pewnym poziomie, osiągnęłam sobie coś, osiągnęłam sobie swoje marzenia, swoje cele i chciałam sobie tak wygodnie posiedzieć, no bo jakże fajnie udało mi się to zrealizować, no to marzenia się spełniły, no to teraz sobie odpocznę, to siła wyższa bardzo szybko wypchnęła mnie z tej sfery komfortu i w cudzysłowie zmusiła mnie do zmiany i przemiany. I zawsze ta zmiana i przemiana była pozytywna. Zawsze. Nawet jeżeli bolesna, nawet jeżeli wymuszona, to zawsze pozytywna. Czasami przechodzimy przez pewne etapy, które mogą być tymi etapami przemiany. Tak jak mamy to w przypadku motyla, który rozpościera skrzydła, to on najpierw przechodzi z tego jajeczka, przechodzi w gąsienicę, potem jest tą gąsienicą, potem nagle staje się poczwarką. Zwróć uwagę, że jest to wiele etapów na jego drodze. I tak samo wiele etapów my, ludzie, mamy na naszej drodze, naszego rozwoju i każdy kolejny prowadzi do zupełnie innego poziomu świadomości, do zupełnie innych jakości naszego życia i tak rozwijamy się coraz bardziej, rozwijamy się coraz bardziej. I to jest coś, do czego zawsze staram się Was zainspirować, zmotywować do zmiany i przemiany. Do tego, że jeżeli już nawet osiągniesz wszystkie swoje marzenia, wszystkie swoje cele, żyjesz według idealnej wizji życia, żeby wyznaczyć sobie kolejny cel, kolejny jakiś etap, wyższą poprzeczkę, bo wtedy naprawdę doświadczasz siebie. Doświadczasz siebie, gdy stoimy w miejscu, gdy, czy jest to dobra sytuacja, czy zła sytuacja, ale stoimy w miejscu, to jest najgorsze, co może być. Kostniejemy, pojawiają się różne strachy, obawy, skostniałe poglądy i coraz bardziej ograniczamy swoje możliwości. A gdy idziemy cały czas, jesteśmy w ruchu cały czas i cały czas coś nowego robimy, inaczej myślimy, czegoś nowego doświadczamy, to nasze życie nabiera niesamowitej głębi. I dlatego do tego motywuję, że czasami mamy takie wrażenie, a już się nic nie da zrobić, a już jestem w takiej sytuacji jakiejś
jak wisielec, powieszona, powieszony, wierzgam i nic się nie zmienia, to zawsze, jeżeli coś takiego się dzieje, to wiedz, że za chwilę nastąpi przełom, że za chwilę nastąpi przemiana. Ponieważ często jest tak, jeżeli materializujemy sobie, czy robimy wizualizację, robimy afirmacje, to przez pewien czas jest nagle taka stagnacja. No, mamy takie wrażenie, no Boże, ile można pisać afirmacji, ile można wizualizować, ile można pracować z energią, a tutaj nic, kompletnie nic. To jest taki właśnie moment zawieszenia, że czasami trzeba popatrzeć na coś z innej perspektywy, jak ten wisielec. Tutaj zapraszam Cię z głębi mojego serca, żeby wrócić sobie do wszystkich ceremonii, które zawierały w sobie numer 12, ponieważ tam mówiłam o energii wisielca. I teraz nagle potrafi nastąpić pogorszenie. Czyli wtedy dopiero jest rozczarowanie, no bo jak to? Afirmuję, wizualizuję, pracuję nad moją idealną wizją życia, a tutaj jest pogorszenie. Jak to jest możliwe? To jest dokładnie to, co często wspominałam w moich krótkich filmikach, że jak zaczynamy sprzątać w zakurzonym domu, to najpierw świata nie widać, czyli pogorszenie. Gdy zaczynamy jakąś pracę energetyczną, pracę rytualną, następuje pogorszenie. Gdy zaczynamy intensywnie pracować z afirmacjami, wizualizacjami, następuje pogorszenie i to jest dla Ciebie moment, gdzie nie wolno rezygnować, bo to jest dokładnie ta wskazówka, że za chwileczkę coś się przełamie. Zawsze sobie pamiętaj o tym motylu. On sobie tak chodzi, jak to taka gąsienica, chodzi i nagle zaczyna sztywnieć. Zaczyna sztywnić, zaczyna się przekształcać w tą poczwarkę i w tym momencie na pewno ma momenty zwątpienia, że nie mogę się ruszyć, teraz już pewnie umrę, teraz już najgorsze się wydarzy, teraz już nie wiadomo co będzie. I potem następuje pogorszenie, bo założę się, że też go to boli w jakimś stopniu, to, że musi włożyć taki niesamowity wysiłek, żeby wyleźć z tej poczwarki, wyleźć z tego kokonu, czyli pogorszenie sytuacji. I nagle rozpościera skrzydła. I dokładnie tak samo jest w momencie przemiany. Czyli jeżeli ta przemiana jest odpowiedzią na Twoje pytanie, to pamiętaj, że te etapy przemiany często są trudne, są bolesne, bo nie jesteśmy na coś przygotowani, coś nas zaskoczyło, coś spowodowało ból. Potem może następować kompletna stagnacja, mimo że stajesz już na głowie albo wierzgasz we wszystkich kierunkach, a potem jeszcze potrafi nastąpić pogorszenie, jak ten motyl, co musi całą swoją siłę i całą swoją moc zainwestować w to, żeby wyjść z tego kokonu. I pamiętaj, że jak coś takiego się dzieje, to za chwilę rozłożysz Twoje skrzydła. I nastąpi ta pozytywna przemiana. Idziemy dalej. Jeżeli Twój wybór padł na kartę numer 2, to mamy tutaj śmierć, która jest jednocześnie nowym początkiem albo momentem narodzin. Dzisiaj to jest niesamowite, że akurat takie przesłania się pojawiają, ponieważ to przesłanie jest bardzo podobne do tego pierwszego, do tego momentu transformacji. Tutaj jednak jest jeszcze bardziej to, można powiedzieć, takie silniejsze. Czyli jeżeli jest to odpowiedź na Twoje pytanie, to coś się zakończy. Coś się zakończy, jeżeli nie zakończy się samo z siebie, to zastanów się, czy ty sama, czy ty sam może powinieneś coś zakończyć. Co to oznacza? Czasami trzeba zamknąć jakieś drzwi, żeby mogły otworzyć się nowe. Czasami trzeba umrzeć symbolicznie, żeby móc się narodzić na nowo. No, o czym ja tutaj rozmawiam? Jeżeli słuchasz ceremonii, czyli uroczystych wykładów ze mną, to dokładnie już teraz wiesz, o czym mówię i wiesz, z czym to się je, jak to zastosować. Ale jeżeli jeszcze nie słuchasz ceremonii, najwyższy czas, aby zacząć ich słuchać, bo jest to największe, najwspanialsze, co żeśmy otrzymali w ostatnich latach, jako takie spotkania razem, energetyczne spotkania razem, oparte na wiedzy wyższej, wiedzy Ziemi, świata i wszechświata, która bardzo prostymi słowami
trafia do Ciebie i możesz ją wykorzystać w Twoim codziennym życiu. Pamiętaj, że ceremonie są tylko i wyłącznie na mojej stronie bukardimaria.com. Tam możesz sobie przejść do zakładki sklep. W sklepie masz teraz bardzo, bardzo dużo nowych możliwości. Masz skąd pochodzi dusza, czyli tam masz wszelkiego rodzaju artykuły i mini e-booki na temat pochodzenia dusz, różne wskazówki, które możesz wykorzystać, żeby zrozumieć ten świat siebie albo otaczających Cię ludzi. Masz wyrocznie, czyli ta nowa forma spotkań ze mną, gdzie masz wyrocznię uczuć, wyrocznię finansową, wyrocznię złe oko. Wszystkie one opierają się na mojej długoletniej wiedzy, doświadczeniu i są idealnym narzędziem do codziennej pracy, gdzie otrzymujesz konkretne wskazówki w danej dziedzinie, ale masz oczywiście również dostępy premium i tam znajdziesz ceremonię. Bardzo proste, bardzo proste. Albo w menu naciskasz ceremonię i wtedy masz i przewodnik po stronie, jak to funkcjonuje, które wybrać, jak wybrać i masz przykładowe ceremonie. Idziemy dalej. Jeżeli chodzi właśnie o tą śmierć, która jest jednocześnie nowym początkiem, która jest momentem narodzin, jak możemy to rozumieć? Czasami jest tak, że nasze stare ja, nasz stary obraz siebie musi umrzeć, jeżeli chcemy zrealizować jakieś konkretne cele. Czyli to, gdzie jesteś dzisiaj, to, w którym momencie dzisiaj stoisz, to jest wynik Twojego starego ja, Twojego starego życia, Twoich starych programów, Twoich myśli, słów i działań. Jeżeli to, gdzie jesteś dzisiaj, nie podoba Ci się za bardzo, chcesz, żeby to wyglądało inaczej, to czasami to stare ja, ta stara tożsamość, ta stara osobowość, te stare przekonania trzeba pozwolić im umrzeć, żeby narodzić się na nowo. Zmartwychwstanie. Nowe narodziny. Narodzić się na nowo. Co to oznacza? Banalne przykłady, ponieważ przykłady z życia są idealne. Wyobraź sobie, jesteś w takiej sytuacji zawodowej, która Ci kompletnie nie odpowiada, ponieważ może pracujesz w jakimś miejscu, gdzie nie chcesz pracować. Pracujesz tam, bo nie widzisz innego wyjścia. Może otaczają Cię ludzie, którzy Cię nie wspierają, a może masz jeszcze jakiś mobbing w pracy lub coś w tym sensie. To teraz jest kilka możliwości. Pierwsze jest takie, żeby zmienić pracę, no ale mało kto jest na tyle odważny, żeby od razu rzucać pracę, zanim znajdziemy nową. Można do tego podejść troszeczkę inaczej. Można do tego podejść energetycznie. I teraz w tych dwóch przypadkach, czyli numer 1 i numer 2, mogę Ci polecić z mojego wachlarzu różnych form pomocy, mogę Ci tutaj polecić rytuały u mnie, rytuały przemiany, czyli albo Archanioła Zadkiela, albo Lady Amethyst, albo krótsze rytuały świec intencyjnych, które znajdziesz na mojej stronie mariabukardi.pl, które pomogą Ci dokonać tej zmiany i przemiany. Gdy wtedy dokonasz tej przemiany z moją pomocą, przy pomocy na przykład takiego rytuału, to wtedy nagle zauważysz, że jakaś energia, jakieś anielskie wibracje są obok Ciebie i wszystko zaczyna się zmieniać. Czyli może się pozytywnie zmienić sytuacja w pracy, że na przykład zmienią się osoby, zmieni się atmosfera, zmieni się wynagrodzenie, a może się tak coś wydarzyć, że nagle znajdziesz idealną ofertę, zmienisz pracę i nawet tego nie zauważysz. Czyli te zmiany, jeżeli chcemy takie zmiany wywołać w naszym życiu, na przykład, żeby to stare odeszło, a pojawiło się coś nowego, to takie rytuały będą idealne, ponieważ one wpływają na energię, na Twoje energię, na Twoje otoczenie i wtedy ta zmiana następuje jak gdyby samoistnie. Rytuały można stosować samodzielnie, czyli na takiej zasadzie
na podstawie moich książek, na przykład na podstawie mojej książki Jak rozmawiać z aniołami, tam masz cały rozdział na temat aniołów fioletowego promienia, czyli przemiany i transformacji. Dotyczy to oczywiście tych dwóch możliwości, ale możesz oczywiście prosić mnie o pomoc. Inna sytuacja. Chcesz zmienić Twoje otoczenie, chcesz zmienić miejsce zamieszkania, chcesz skoczyć jak gdyby na inny poziom. Teraz jesteś może w klasie średniej, a chcesz skoczyć do jakiejś wyższej klasy społecznej. I tutaj znowu to stare, ta stara tożsamość, ten stary obraz siebie musi umrzeć i musi narodzić się nowy. Czyli patrzysz na Twoje ubrania, patrzysz na Twój sposób ubierania, na Twój sposób zachowania, na Twój sposób mówienia, poruszania się i obserwujesz ludzi z tej klasy, do której chcesz się dostać. O, nazwijmy to tak. To wtedy zauważysz pewne różnice, że Ty może zachowujesz się tak, a ci ludzie tak. Ty może ubierasz się tak, a ci ludzie tak. Ty może masz takie maniery przy stole, a ci ludzie mają takie. I wtedy pojawi się ta świadomość, wow, naprawdę coś muszę zmienić. Ten mój stary obraz mnie musi odejść, żeby dopasować się jak gdyby do tego nowego swojego wizerunku. I tutaj oczywiście jeszcze raz to podkreślam. Tutaj nie chodzi o to, żeby zadłużyć się w banku, kupić sobie torebkę Chanel i paradować z tą torebką, że już jesteś w jakiejś innej klasie, ponieważ to nie funkcjonuje. Tutaj nie chodzi o to, żeby się poobwieszać jakimiś rzeczami z logo i już masz to poczucie, że jesteś w innej klasie. Wręcz odwrotnie. Pamiętaj, że ludzie, którzy naprawdę mają dużo pieniędzy i ludzie, którzy naprawdę są na wyższym poziomie świadomości, to zazwyczaj nie są ludzie z tego świata tak zwanych nowobogackich, tylko ludzie z tego świata, którzy już przez dłuższy czas są w tej danej klasie społecznej i oni na pewno nie afiszują się z jakimś logo Dolce & Gabbana. Więc tutaj pamiętaj o tym, wszystkie moje materiały, wszystkie moje filmy zawsze będą krytykować nadmierne kupowanie, zadłużanie się, żeby innym pokazać, kim to Ty jesteś. Ty nie robisz tego dla innych. Jeżeli tego chcesz, to robisz to dla siebie. Dla siebie. I żeby zrobić to dla siebie, to Ty w Twoim wnętrzu musisz się tak czuć, jak ta klasa społeczna, do której chcesz się dostać. Inny przykład. Jesteś człowiekiem, który ma pewne przekonania wyniesione z domu rodzinnego i nagle patrzysz na Twoich rodziców, na Twoją rodzinę i mówisz, to do mnie nie pasuje. Ja czuję w moim wnętrzu, w moim sercu, że moja droga jest inna, że chcę tak żyć albo tak żyć. Co to znowu oznacza? Że trzeba pogrzebać ten stary obraz siebie i stworzyć ten nowy obraz. Czyli trzeba się rozprawić z tymi wszystkimi wzorami w podświadomości, tymi wszystkimi rzeczami, które wynieśliśmy z tego domu rodzinnego, żeby w jakiś sposób stać się tą osobą, którą chcesz być i którą czujesz w sercu, a nie tą, którą stałaś się albo stałeś się, bo tak cię ten świat ukształtował. Dobrze, mam nadzieję, że to jest jasne. Jeżeli nie, to pamiętaj, że na dole mamy miejsce na komentarze. Wychodzę z założenia, że zdajesz sobie sprawę, że te filmy nie mogą mieć po 2 albo 3 godziny, bo wtedy mogłabym każdy aspekt bardzo, bardzo dokładnie wytłumaczyć. Dlatego jest to miejsce na komentarze. Jeżeli są pytania, to pytaj. Jeżeli są jakieś obiekcje, coś w jakiś sposób może źle rozumiesz albo nie rozumiesz, to zawsze warto tam umieścić pytanie. Ja staram się przynajmniej raz na 2 tygodnie przechodzić przez te pytania i na nie odpowiadać. Czyli w tym pierwszym wypadku, w tym drugim wypadku czas na zmiany. Czas na zmiany, zmiany pozytywne. Co jeszcze może Ci pomóc, jeżeli ta zmiana jest konieczna, albo ta zmiana powinna nastąpić, albo ta zmiana jest już w powietrzu? Możesz sobie pomóc przy pomocy kamieni mocy, talizmanów,
Tutaj najlepsze będą wszystkie kamienie w kolorze fioletowym, oczywiście, czyli ametyst, ametryn, ale również wszystkie te, które tą fioletową wibrację mają w sobie. Oczywiście fioletowa wibracja to może być również wygaszacz ekranu w kolorze fioletowym, to może być szal w kolorze fioletowym, sukienka czy koszula w kolorze fioletowym. Wtedy będziesz na tej wibracji i będzie Ci dużo, dużo łatwiej wyjść z tej poczwarki i rozłożyć Twoje skrzydła. Czyli jeżeli to właśnie jest odpowiedź na Twoje pytanie, przygotuj się na zmiany. Mogą one nastąpić i będą wymuszone przez siły wyższe, to nie bój się, tylko teraz już wiesz, że każda zmiana jest pozytywna, albo te zmiany będą konieczne, więc zadaj sobie to pytanie, co zmienić w sobie, żeby stać się tym, kim chcesz być? Co zmienić w sobie, żeby aktywować wszystkie talenty, również te talenty wyższe? Co zmienić w sobie, żeby osiągnąć moje cele, moje marzenia, moje pragnienia? Jak chcę wyglądać, jak chcę mówić, jak chcę myśleć, jak chcę żyć. Idziemy dalej. Ostatnia karta. Jeżeli Twój wybór padł na kartę numer 3, to jest to oczywiście Boska Sprawiedliwość. No, jesteśmy teraz w takim momencie Boskiej Sprawiedliwości, czyli apokalipsy, jednego z tych kolejnych etapów apokalipsy. Ale jeżeli to właśnie ta karta jest odpowiedzią na Twoje pytanie, no to jest to już takie coś z wyższej półki. Na takiej zasadzie. Zastanów się i dobrze się składa w tym momencie, że jesteśmy jeszcze przed portalem 99. Ja na moim blogu bukardimaria.com w zakładce aktualny pisałam o tym portalu 99. Również na moim kanale tutaj na YouTube jest film na temat portalu 99. To do niego sobie wróć, przypomnij sobie te przesłania. Boska Sprawiedliwość, czyli co wysyłam, to wraca do mnie. I znowu, to gdzie jesteś teraz w tym momencie, to można zmienić, to można ulepszyć, tutaj można dużo więcej osiągnąć, dużo więcej zrealizować i można się od pewnych rzeczy uwolnić. I teraz tak, co wysiewasz, to będziesz zbierać. Wysiewaj więc mądrze. I znowu nasze ceremonie się kłaniają. Wszystkie te ceremonie, gdzie mówiłam o mądrym wysiewaniu, czyli co wysyłasz do wszechświata? Jakie myśli? Jakie słowa? Jakie działania? Jakie masz myśli na swój temat? Na temat innych? To będziesz przyciągać i to będziesz materializować. To jest ta boska sprawiedliwość, czyli to jest takie prawo, że co w tobie, to i na zewnątrz. Jak w mikrokosmosie, tak i w makrokosmosie. Jak w makrokosmosie, tak i w mikrokosmosie. I teraz idziemy dalej. Jakich słów używasz? Słowa to zaklęcia, czyli to, jak mówisz, o kim mówisz, co mówisz, to stanie się Twoją rzeczywistością. Więc zwróć na to dokładnie teraz szczególną uwagę. Co myślisz na swój temat? Czy to są rzeczy pozytywne, czy negatywne? Ile razy siebie krytykujesz, taki wewnętrzny krytyk? A ile razy sobie powiesz, że coś zrobiłaś dobrze, coś zrobiłeś dobrze? Jeżeli mówisz coś do innych ludzi, jakich słów używasz? O czym rozmawiasz? Co mówisz o sobie? Co mówisz o innych? Zwróć na to szczególną uwagę, bo to, co mówisz, to stanie się rzeczywistością. No i oczywiście, jak działasz? Czy Twoje intencje są czyste? Czy Twoje serce jest czyste? Czy też masz w sobie takie, ja Ci przyłożę, a ja Ci teraz odpłacę pięknym za nadobne, a ja Ci udowodnię? Czy na takiej zasadzie oddaję to boskiej sprawiedliwości? Oddaję to sile nieba. Boska sprawiedliwość. Jak to funkcjonuje, jak to wygląda? Zazwyczaj wygląda to tak, że jeżeli ktoś robi nam krzywdę, i to taką zamierzoną krzywdę, nie przez przypadek, tylko zamierzoną, to prędzej czy później wraca do tej osoby. Czasami jednak jest tak, że to wraca dopiero w kolejnym życiu, w kolejnej inkarnacji. I możemy się spotkać ponownie za 100 lat i wtedy zobaczysz, że to wróciło do tej osoby, no ale minęło strasznie dużo czasu.
Teraz, w tym momencie apokalipsy, zwróć uwagę na to, co dzieje się na naszych rytuałach dla Matki Ziemi i to, że w moim sklepie mariabucardi.pl od dłuższego czasu jest rytuał świecy intencyjnej Boskiej Sprawiedliwości. Wkrótce ten rytuał będzie również jako normalny rytuał oparty o żywioły, również dostępny. I chodzi o to, żeby tą Boską Sprawiedliwość wymierzyć jak najszybciej. Dlaczego od dłuższego czasu odradzam wymierzanie Boskiej Sprawiedliwości samodzielnie? Ponieważ gdy jesteśmy zaangażowani emocjonalnie, to może zdarzyć się tak, że wyślemy coś za dużo i wtedy wraca to do nas zwielokrotnione. Więc ani żeśmy tej osobie nie odpłacili pięknym za nadobne, tylko żeśmy sobie jeszcze zaszkodzili. Dlatego moja rada jest taka. Jeżeli ktoś Ci zrobił krzywdę i nosisz w sobie tę urazę, to żeby to puścić, zanim się przekształci w raka, wewnętrzne urazy, długotrwałe urazy, puścić to i oddać to w ręce nieba. I tutaj możesz to oddać w moje dłonie. Czyli zamawiasz wtedy rytuał, opisujesz mi tę sytuację, kto wyrządził Ci krzywdę, jaka to jest krzywda i oddajesz to w ręce nieba przy moim pośrednictwie, przy mojej pomocy. Ja, ponieważ nie jestem w to zaangażowana emocjonalnie, jestem w stanie idealnie wymierzyć tą Boską Sprawiedliwość, nic nie więcej i nie mniej, po prostu ją aktywować. A Ty, jeżeli już zamówisz taki rytuał, to bardzo proszę, nie zaglądaj cały czas do życia tej osoby, czy jej się wreszcie przydarzyło coś złego, bo wtedy znowu wysyłasz takie myśli. Oczekujesz, że komuś zdarzy się coś złego, to produkujesz to w Twoim własnym życiu. Tylko jeżeli to raz oddajesz w moje dłonie, to to puszczasz i masz pełne zaufanie, że to funkcjonuje, bo to zawsze funkcjonuje. Więc mogę Cię tutaj uspokoić, że to jest rytuał, który funkcjonuje natychmiastowo, czasami tylko w innych dziedzinach, których Ty nie widzisz, może na pierwszy rzut oka, ale po pewnym czasie się okazuje, że jednak to nastąpiło. I pamiętaj, siły wyższe wymierzają tą Boską Sprawiedliwość idealnie, czyli jeżeli ktoś zrobił Ci krzywdę i Ty myślisz, że ta osoba zrobiła Ci to specjalnie, a ona może miała tylko jakąś małą taką złą intencję, a w rzeczywistości reszta potoczyła się automatycznie i Ty masz takie wrażenie, a ta osoba to powinna już teraz umrzeć, bo tyle mi zrobiła złego, to pamiętaj, że siły wyższe wiedzą, jaka jest prawda i one wiedzą, ile ta osoba naprawdę zawiniła i wymierzą taką sprawiedliwość, żeby to było wyrównane, czyli jeżeli uznają, że ta osoba działała nieświadomie albo działała bez złej intencji, jakieś tutaj nastąpiły krzyżówki energii, jakieś przypadki, to one wymierzą tą sprawiedliwość tak, żeby było sprawiedliwie. Nie tak, jak my sobie to wyobrażamy. Czyli to jest właśnie ten temat Boskiej Sprawiedliwości, jest bardzo, bardzo trudny, bo gdy jesteśmy zaangażowani emocjonalnie, no to byśmy najlepiej komuś tak przyłożyli, żeby już nie wstał. Ale to nie jest dobra droga. Czyli jeżeli Twój wybór padł właśnie na tą kartę, to są tutaj dwa przesłania. Pierwsze, zastanów się, do kogo masz największą urazę, kto Ci zrobił krzywdę, gdzie coś jest nie tak. I tutaj warto sobie zerknąć bardzo, bardzo daleko, nawet do momentu naszego dzieciństwa i wtedy zamówić ten rytuał, uwolnić się od tego i to jeszcze przed tym portalem 99, czyli 9 września, albo jak tylko będziesz czuć tą gotowość, żeby w to uderzyć. Kolejna rzecz to jest to przesłanie względem Ciebie. Co zrobiłaś, co zrobiłeś innym złego i jak możesz zadośćuczynić? I tutaj również pod to podpadają wszystkie długi finansowe, niespełnione jakieś przyrzeczenia, przysięgi. To wszystko również podpada pod tą sprawiedliwość i zanim siła wyższa wyrówna Tobie tą sprawiedliwość, to lepiej zadbać o to, żeby się od tego uwolnić i oczyścić. I w tym wypadku, jeżeli to Ty zawiniłaś, to Ty zawiniłeś, jeżeli masz względem kogoś długi, zobowiązania, jakieś niedotrzymane obietnice, to oczywiście możesz to wyrównać typowo z tą osobą, ale możesz również zamówić rytuał
oczyszczający u mnie. Rytuał oczyszczający, gdzie szczerze opisujesz mi tą sytuację, komu się coś wydarzyło, w jaki sposób, jak do tego doszło i prosisz o oczyszczenie tej sytuacji i wtedy z mojej strony jest to wpłynięcie na tę energię, wyrównanie tego, oczyszczenie i uwolnienie Cię od tego, ponieważ pamiętaj, siły wyższe zawsze Ci wybaczają, zawsze. Dlatego nawet w tych wszystkich mądrych księgach, włączając w to naszą Biblię, czyli Pismo Święte, jest napisane, że jeżeli żałujesz czegoś, to zostanie Ci to wybaczone, ale musisz tego naprawdę żałować i coś zrobić, żeby zadośćuczynić. Coś zrobić. Czyli zastanów się, jakie masz długi względem kogo, komu życzyłeś coś złego, o kim myślałeś coś złego, żeby dokładnie teraz w to uderzyć, to oczyścić, by sobie nie blokować Twojej przyszłości poprzez jakieś takie dziwne sprawy. I to blokowanie Twojej przyszłości to może być typowo w energii, ale może być też w materii, bo jeżeli mamy do kogoś głęboką urazę, to bardzo szybko taka uraza przekształca się w komórki rakowe w naszym organizmie i zaczyna nas wyżerać od środka. Dlatego zadbaj o to, żeby oczyścić, wymierzyć boską sprawiedliwość, ale również od dzisiaj działać inaczej. Działać z tą świadomością. To, co myślę, to, co mówię, to, co robię, przyniesie dla mnie te i te konsekwencje. I tego życzę Ci z głębi mojego serca. Działaj tak od dzisiaj, żeby te konsekwencje, czyli to, co wysiewasz, to będzie wzrastać, żeby były piękne, pozytywne dla Ciebie i dla tego świata, a zobaczysz, że już za kilka tygodni, kilka miesięcy Twoje życie zacznie się zmieniać coraz bardziej na piękne i pozytywne. A ja z głębi mojego serca dziękuję Ci za nasze dzisiejsze spotkanie. Pamiętaj, napisz w komentarzu, którą kartę wybrałeś, czy masz jakiekolwiek pytania. Jeżeli nie masz pytań, to zostaw chociażby serduszko. Z głębi mojego serca dziękuję za to, że jesteś ze mną. Zapraszam Cię na inne moje filmy i przede wszystkim zapraszam Cię na moje dwie strony mariabucardi.pl. Tam masz wszystkie w cudzysłowiu usługi i produkty, które mogą Ci pomóc na Twojej drodze. I drugi sklep bucardimaria.com. Tam masz wszystkie rzeczy, które pomogą Ci w formie wykładów, ceremonii, książek, wyroczni, czy wszelkiego rodzaju artykułów, informacji. I tych informacji nie znajdziesz nigdzie, w żadnym innym miejscu. Do zobaczenia, do usłyszenia. Twoja Maria Bucardi.